Zobaczcie to. Aż by się chciało powiedzieć, a nie mówiłem. Problemy z początkowym uruchomieniem Ferrari no, okazały się niebezpodstawne i gdzieś tam czułem w kościach, że no, z tym ramem może być problem. Na szczęście mam już inne pamięci, które dostarczył właściciel tego komputera. Była pewna obsuwa, ale dzisiaj witam Was i mam nadzieję zakończyć właśnie projekt Ferrari. Więc nie przedłużając, zapraszam i lecimy z tematem. Dobra, nie będę przedłużał cierpienia, to sobie tu wyłączymy. Odpinamy oczywiście zasilanie, no i muszę podmienić pamięci. Pamięci, które dostarczył właściciel komputera, są z podświetleniem. Może tak miało być od samego początku, ponieważ tutaj no niestety to są co prawda SLI Ready, ale one nie mają żadnego podświetlenia. Pierwotnie chciałem jeszcze ten wentylator wymienić na taki podświetlany, na co właściciel się nie zgodził, więc może ramy dodadzą troszeczkę takiego ogładu. No niestety, ale EPP profil nie będzie wykorzystany, ponieważ te krusiale takiego profilu nie wspierają. A ja tylko przypomnę, że profil EPP, które te kości wspierają, to taki protoplasta troszeczkę XMP, tylko tyle, że już hardware'owo zaprogramowany i płyta doskonale wie, jakie ustawienia do prawidłowej pracy pamięci miała wprowadzać. Tutaj niestety tego nie ma. Ty, jest, to też są kości z EPP, żyjemy. Początkowo myślałem, że to zwykłe krusiale, a tu nic bardziej mylnego, one też EPP jak najbardziej wspierają. No to nic, tylko ja mam nadzieję, że tym razem te kości okażą się w pełni sprawne i nie będę ukrywał, bardzo optymistycznie od razu instaluję dwie. W zasadzie, jeżeli nie będzie problemu z uruchomieniem tym razem, to będę bardzo dobrej myśli. Obie są. Połowa sukcesu, druga połowa, żeby jeszcze działały. Ok, postawimy sobie z powrotem komputer na nóżki. Mimo, że to jednak zupełnie inna epoka, to i obudowa Lionel solidna i cały komputer solidny. Brakuje tego? Ten dźwięk Ferrari za chwilę usłyszycie. Mamy zasilacz, namacam. Jest i dźwięk. Jest i dźwięk Ferrari. Zaraz zobaczymy, czy piknie. On dość długo butuje, więc damy mu troszeczkę czasu. No i pewnie ustawienia BIOS-u się wyzerują. Mieli. Jak na złość, świeci się tylko jedna z kości. Zobaczcie to. Tylko jedna pamięć się świeci, a druga nie. Nic, totalnie nic nie piszczy. Fatalnie. Upewniłem się jeszcze raz, czy na pewno jest dobrze kość włożona. Zobaczymy, jaka teraz będzie reakcja naszego Ferrari. Nie no, ręce załamywać. Porażka, totalna porażka. Nie da się ukryć, że ja jestem totalnie załamany. To są drugie kości od właściciela i drugie, które okazały się uszkodzone. Jedne i drugie miały wspierać profil EPP, a po prostu nie działają. Danie jednej kości z jednego zestawu, a drugiej kości z drugiego zestawu jest totalnie irracjonalne, więc włożyłem tutaj dwie moje sprawdzone kości dokładnie w te same sloty, co zresztą pewnie na przebitkach z drugiej kamery będziecie widzieli. I moi drodzy, zobaczcie, to tak powinno wyglądać. Już piszczy. I już powinien być, jest obraz. To tak powinno wyglądać od samego początku. Żeby mieć 100% pewności, że te kości są sprawne, zostawię jeszcze na chwilę tutaj właśnie test, mem test i po prostu właściciel dostanie w gratisie ode mnie dwie sprawne pamięci. Ja już serwisu nie prowadzę, więc i tak nie miałbym co z nimi zrobić. A tutaj dużo, naprawdę dużo w tym projekcie poszło nie tak, nie do końca po mojej myśli. Zasilacz Tracer powinien stąd wylecieć. Jeżeli chodzi o ten wentylator z tyłu, no fajnie by go było mieć podświetlanego. Jeszcze miałby cały zestaw SLI Ready i niestety, ale nie jest. Niech się więc włączy mem test. Jak test będzie sprawny? No to instalacja XPK. Widzicie? Tak, właśnie to powinno wyglądać. No i wreszcie jest, test jest skończony, można więc gdzieś tam płytkę posiałem,
bierzemy płytę i wreszcie instalujemy XPK-a. A teraz przyznać się bez bicia, ilu już się kręci łezka w oku, ilu z Was pamięta takie rzeczy? No nie powiem, bo się troszeczkę takich systemów nainstalowało. Tu jest już jakiś system zainstalowany na tym dysku, z tego co kojarzę. Największym wyzwaniem tak naprawdę będzie instalacja sterowników. Może nie tyle sama instalacja, co znalezienie sterowników do całego sprzętu. Ja teraz sobie przeszukam ze spokojem internet, przeszukam sobie pudełka, tak żeby na pendrive'a już ściągnąć sterowniki do tego sprzętu. I co? I instalujemy. Niech leci, niech się dzieje. I oto jest, słuchajcie, wreszcie gotowy, wreszcie skończony kamień z serca, gotowy projekt Ferrari. Windows XP, tak jak oryginalnie był, zainstalowany wraz ze wszystkimi sterownikami. Właściciel tego komputera miał pudełka razem z płytami i od płyty głównej, i od karty dźwiękowej, i od karty graficznej, więc nie było żadnych problemów, żeby zainstalować pełen komplet sterowników, bez tak naprawdę nawet ich szukania w internecie. Mało tego, za chwilę zobaczycie grę z tamtej epoki, Colin ma grę 2005. No, na full detalach idzie po prostu jak baja. Ja w tamtych czasach mogłem co najwyżej pomarzyć o tak wydajnym zestawie. Wygląda ładnie, chociaż przyznaję się bez bicia, że moja taka wizja pierwotna tego całego zestawu była troszeczkę inna, ale i tak wyszło całkiem nieźle. Chłodzenie, które chciałem wymieniać te na procesorze z tamtej epoki, pasuje tutaj naprawdę nieźle i jest wydajne. No szkoda, tego zasilacza tu nie powinno być, on powinien być wymieniony również z uwagi na kwestie wizualne, ale przede wszystkim ze względu na właśnie kwestie jakościowe. I ten wentylator z tyłu, on jest dość głośny, jego niestety słychać cały czas, jego też chętnie bym wymienił i to najlepiej właśnie na taki z czerwonym podświetleniem, żeby to wnętrze było nieco mocniej doświetlone, kiedy się ten panel zdejmie. Natomiast na co dzień to nie będzie żadnym problemem, ponieważ generalnie panel jest po prostu pełny. Zostawiłem nawet komin, bo on tutaj też pasuje, ten, który dostarcza chłodne powietrze spoza komputera do procesora, jest on wyczyszczony. Nie było sensu go moim zdaniem w tym przypadku ruszać. Ja się już troszeczkę nim pobawiłem. Zobaczcie, jak to ostatecznie wygląda. I dajcie znać, co myślicie o tym komputerze. Dźwięk włączenia, dźwięk uruchomienia systemu jak najbardziej działa. Jest dobrze, jest po prostu dobrze. Ja teraz mogę dzwonić do właściciela komputera, do znajomego, który takie retro sprzęty właśnie sobie zbiera, a które my mu remontowaliśmy za czasów serwisu i teraz jak widać dalej, żeby go odbierał i żeby się cieszył swoim nowym, starym zestawem. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, to słuchajcie, kciuk w górę, komentarz chociażby i dla zasięgu. Jeżeli Wam się jakiś sprzęt zepsuje, zaglądajcie do opisu, tam znajdziecie formularz do zgłoszenia do napraw i oczywiście nowe części, nie tylko dla komputery, ale i całe stanowiska w Komputroniku. Linki również w opisie, a ja postaram Wam się jakiś fajny zestawik może albo promocję tam wrzucić, więc koniecznie zajrzyjcie. Ode mnie na tyle, dzięki za uwagę, cześć, hej, trzymajcie się, wreszcie koniec.